15. półmaraton Wtórpol, 22 sierpnia, Skarżysko-Kamienna. Trasa zawodów rozpoczyna się w kolebce skarżyskiego sportu, dzielnicy Rejów. Biegacze mają do pokonania dwie pętle o łącznej długości 21 km 97 metrów. Na początku zawodów uczestnicy muszą przebiec kilometrowy odcinek płaskiego terenu prowadzący do ulicy Krakowskiej. Tu zaczyna się najtrudniejszy etap, prawie dwukilometrowa wspinaczka pod górę Baranowską. Po zdobyciu wzniesienia długodystansowcy zbiegają do Suchedniowa, gdzie na 5. kilometrze trasa zawodów zawraca. Przebiegając linię startu, uczestnicy rozpoczynają kolejną pętlę półmaratonu. Biegacze finiszują na płaskim odcinku ulicy Wioślarskiej. Limit pokonania całej trasy wynosi 3 godziny. Witam Państwa serdecznie z trasy 15. półmaratonu Wtórpol. Panuje tu naprawdę niesamowita dynamika. Biegacze oczekują na start półmaratonu, gdyż została już niecała godzina. Kibice wielką falą przemierzają coraz to kolejne punkty. Ekipy techniczne w zasadzie już mają chwilę odpoczynku, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. A ze mną jest organizator 15. półmaratonu, pan Tomasz Wąsowski. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panie Tomaszu, trasa półmaratonu w Skarżysku jest dość specyficzna. Jest ona, zdaje się, dość trudna technicznie. Czy zawodnicy specjalnie na nią przygotowują się, czy też traktują to jako każdy inny bieg? Myślę, że zawodnicy, którzy biegają półmaratony, maratony, traktują to jako każdy inny bieg i nie ma tu żadnego problemu. Co jest niesamowite w dzisiejszej edycji, to to, że do wygrania jest samochód osobowy i co ciekawe, nie wygrywa go zwycięzca półmaratonu, a w zasadzie może go wygrać każdy. Moją ideą i intencją było, żeby wygrał to ktoś z ludzi, którzy krzewią kulturę fizyczną, natomiast najlepsi wygrają nagrody finansowe. Dziękuję panu serdecznie, a my zapraszamy na trasę półmaratonu. A ja właśnie na trasie maratonu spotkałem dwóch wielkich mistrzów olimpijskich, pana Jacka Wszołę i pana Władysława Kozakiewicza. Witam panów serdecznie. O, witam, witam. Jak wielki mistrz olimpijski czuje się w roli kibica? To jest bardzo łatwo, bo ja byłem zawsze kibicem. Jak ja startowałem, byłem zawodnikiem, ale patrzyłem, jak na przykład Jacek Wszoła skakał wzwyż. Tak, kibicowałem moim kolegom. Do tego się przyzwyczajamy, jak się czuję normalnie. Tak jakby tak, każdy normalny kibic. Ja też jestem kibicem i trzymam kciuki dla naszych kolegów, sportowców, Polaków. A te wąsy, czy to inspiracja Hulkiem Hoganem? Nie, to on mnie podglądnął, przez co zaczął być bardzo popularny, no bo tak to jest, no ktoś musi być najlepszy na świecie, żeby dać jakąś modę. No, podglądnął ode mnie, no i tak zostało. Ja oczywiście nie golę, bo ja jestem od niego dużo przystojniejszy, mimo tego, że ładne, też on ma takie podobne wąsy jak ja. Także dziękuję za miłą rozmowę i życzę kolejnych sukcesów. W tym momencie zakończyła się ceremonia dekoracji zwycięzców 15. półmaratonu Wtórpol. W kategorii Open wygrał Kenijczyk Robert Mbiti z czasem godzina 3 minuty 27 sekund. Dla przypomnienia powiem, że w tej samej kategorii 5 pierwszych miejsc to właśnie Kenijczycy. My gratulujemy wszystkim biorącym udział w dzisiejszym biegu. Spotkajmy się za rok w jeszcze lepszej formie. Kamil Bernatek, do zobaczenia.